Siema, cześć, witajcie. Zagrajmy w Ishard 3, część druga. Jak widzicie, udało mi się wszystko naprawić i doprowadzić wszystko do porządku. Także możemy spokojnie zwoić skórę tym dwóm bandytom. To nie powinno być zbyt skomplikowane. Jak widzicie, nie ma w tym zbyt wielkich filozofii. Tak, myślę, że czasami się będę nieco wycofywał do tyłu, w takim beholderowym stylu. Ale to jest pierwszy przeciwnik, więc oni nie powinni sprawić nam najmniejszych problemów. Jednego się udało załatwić, drugi chyba też padnie. O, właśnie. I trochę złota. Uzdrowimy Zubarana i również Azireka nieco. I jesteśmy gotowi, żeby udać się tutaj do tego sklepu po lewej stronie. No, okej. Jesteśmy w sklepie i możemy kupić mistletoe, pazury gargoyli, chleb. Kupimy 5 chlebów oraz lime liquor, ten, który musimy dać astronomowi. Tak więc moglibyśmy się od razu udać do niego teraz. Jednak ja jednak pozwiedzam jeszcze sobie całe miasto, ponieważ no, zapewne trzeba będzie jeszcze kogoś do drużyny zrekrutować oraz skompletować trochę ekwipunku i generalnie zdobyć nieco doświadczenia. Myślę, że najpierw zwiedzę tą północno-zachodnią część, patrząc na mapę, północno-zachodnią, a potem będę zwiedzał dalej resztę. Jak widzicie, wersja Amigowa nieco czasami zwalnia, także mam nadzieję, że ten czarny ekran za chwilę zniknie i gra nie będzie już sprawiała nam więcej żadnych kłopotów. No, mam nadzieję. Okej. Fałszywy alarm. Już myślałem, że trzeba będzie wszystko zatrzymać na moment. Jak już mówiłem, będę się kierował na północno-wschodnią część miasta i odwiedzę wszystko, co się tylko tam da znaleźć. No a potem, jak już będziemy mieli mniej więcej opanowane miasto, przejdziemy do tej wewnętrznej części, tam gdzie jest astronom Tyfus. Okej, my też się nie lubimy. Dobra, chyba coś jest z przodu. Tak jest, po lewej stronie mamy kowala. Ale na wszelki wypadek zapiszę grę, ponieważ nie mam zaufania do tej gry. Nie wiem dlaczego, ale zdarzało się sporo problemów, również w wersji amigowej, jak zresztą widzieliście w pierwszym odcinku, także będę naprawdę bardzo często zapisywał grę. Tak, na wszelki wypadek, jak to się mówi. Okej. Mamy 3 tarcze oraz 3 rozmaite hełmy. Jak widzicie, najdroższy kosztuje 15200. Także jedyne, na co mnie w tej chwili stać, są to 3 tarcze, które umieścimy w dłoniach wszystkich tych wojowników z pierwszego rzędu, co powinno dać im troszeczkę więcej szans w starciu z przeciwnikiem. Okej, Zubaran, jedna dla Zireka i jedna dla Garta. Teraz to wszystko przestawimy. Tak jest, tarcza plus jeden i jeszcze Gart. Jako że teraz zwiedzamy samo miasto, myślę, że można nadmienić nieco więcej na temat samego sposobu rekrutowania bohaterów oraz interakcji między bohaterami, ponieważ niektórzy z nich mogą się lubić albo mogą się nie lubić i czasami może zdarzyć się sytuacja, że osoba, którą naprawdę byśmy potrzebowali, o momencik, teatr, pałac i chyba biblioteka, okej, to odwiedzimy później, ale wracając do tematu, czasami może zdarzyć się taka sytuacja, że będziemy chcieli zrekrutować jakiegoś bohatera, tylko zapiszemy grę, natomiast pozostali członkowie nie będą się na to zgadzać, także trzeba będzie się jego pozbyć w jakiś inny sposób. A do sposobów przejdziemy nieco później, ponieważ tutaj jest kolejna karczma i tutaj na pewno będzie jakiś kolejny pacjent, którego będzie można do mojej drużyny zrekrutować. Ale posłuchajmy plotek. Okej, tutaj nic ciekawego nie ma.
A zrekrutować możemy jedynie Kanreba, który również jest wojownikiem na poziomie 14. Wszyscy się zgadzają, także jest ok. Prześpimy się, żeby Jornowi się zregenerowały wszystkie moce psychiczne. Powinna mu mana podskoczyć z powrotem chyba do 10 punktów. 10. Nie 10. 100. 100 punktów, ale to się zaraz okaże. Tylko teraz, ok, wszyscy są ustaleni, natomiast Jorn, tak jest. 100 punktów i jesteśmy w tej części. Także sporo nam zostało jeszcze do zwiedzenia. Ok, kontynuując wątek sympatii i braku sympatii. Czasami, jeżeli chcemy się kogoś pozbyć, najłatwiej jest go zabić. Jednak to może wywołać dosyć nieoczekiwane konsekwencje. Tak więc najlepszym sposobem, moim skromnym zdaniem, na pozbywanie się niechcianych członków drużyny jest wystawianie ich do szeregu i... No cóż, nie my ich zabijemy, tylko przeciwnicy ich zatłuką i w ten sposób nie dojdzie do żadnych animozji w drużynie. To jest mój sprawdzony trik z Iszara II. Jestem pewien, że w Iszarze III również się będzie sprawdzał. Pierwszy na ostrzał pójdzie Azirek, ponieważ go nie lubię i wygląda w ogóle tak jakoś, wiecie jak, nie? Co tu dużo mówić. Ale dopóki nie znajdę nikogo innego, Azirek pozostanie w drużynie. No a potem pomyślimy. Okej. O, zaczyna się powoli robić jasno. Już drugi dzień, 6:00. Dobra, tylko teraz chyba idę w dobrą stronę, tak mi się wydaje. W tym labiryncie uliczek naprawdę łatwo jest się zgubić. Jak widzicie, czasami gra na moment przystaje. Wydaje mi się, że jest to związane z faktem, że amigowa wersja nieco dłużej się ładuje i musi doładowywać poszczególne poziomy, poszczególne, może nie tyle, że poziomy, a co same fragmenty i części miasta. Ale tak musi być, nic z tym nie zrobimy. Okej, okay, tutaj w tym zaułku chyba też niczego więcej nie ma. Nie. Musimy się stąd wycofać. Dobra, teraz chyba idę w dobrym kierunku. A widzieliście z tyłu, jak na horyzoncie jakiś zamek nam się pojawił. A tutaj była kolejna karczma. Tylko obejdziemy to dookoła. Okej. Okay. Możemy spokojnie do niej wstąpić i zobaczymy, kogo możemy tutaj zrekrutować. Okej, okay, do środeczka. Nazywa się Kryształ Arborei. To też dosyć ciekawa nazwa. No widzicie, można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Small Field Street. Natomiast kogo można zrekrutować? Mojego ziomka Unknowna. Tutaj jest... okazuje się, że tutaj jest Arcane Monk. A przedtem był okultystą w pierwszej części. Natomiast Kervin jest złodziejem. To jednak póki co nie mamy wolnego miejsca w drużynie. Ale na pewno wrócimy do Kryształu Arborei. Ponieważ ja Unknowna lubię mieć w drużynie. I na pewno mieć go będę. Prędzej czy później. Być może również złodziej by się przydał. Nie jestem jeszcze przekonany, ale pomyślę, co z tym fantem zrobić. W pierwszym rzędzie pozbędę się na pewno Azireka, a potem być może Garca albo Kanreba. No nie wiem. Póki co zapiszemy grę, tak na wszelki wypadek. Dobra. I możemy ruszać na dalsze eksploracje. Czyli teraz musimy udać się tą taką drogą na północ i będziemy szli coraz dalej na wschód. Zrobimy sobie kółeczko, obejdziemy całe miasto dookoła. Dzięki czemu wszystkie tawerny oraz wszystkie sklepy pojawią mi się na mieście. Na mapie chciałem powiedzieć. A potem do nich wrócimy, bo na pewno spotkamy sporo złodziejaszków i bandytów na mieście. Także jak już wrócimy, to z powrotem do tej samej części będziemy mieli wystarczająco środków na zakup sprzętu. Okej, okay, to jest kolejny zaułek, w którym niczego nie ma. Dobra, okej, okay, wiem gdzie jestem.
O, kolejna karczma. Old Bar Brew. Tak jest, jak widzicie, mała informacja na temat miasta. A tutaj mamy Aramira, który jest wojownikiem, również chyba kiedyś Aramir był członkiem mojej drużyny. Nie pamiętam w którym miszarze. Chyba w pierwszym, w drugim chyba go nie rekrutowałem. Nawet nie pamiętam, czy występował. W którymś na pewno był w każdym razie w mojej drużynie. Co jednak ciekawe i na co warto zwrócić uwagę, to jest to, co mówiłem wcześniej, że samo miasto, a w zasadzie miasto, takie samo miasto podzielone jest na dwie części. W środku jest główna, bogata część miasta, natomiast otoczona jest przez takie dzielnice biedoty, przez które właśnie teraz się przedzieramy. I do samego. O, tutaj są przeciwnicy, rozlejemy ich. A do samego głównego miasta prowadzi tylko i wyłącznie jedna brama. W zasadzie nie tyle do miasta, co do tej głównej i bogatej części. Ale do tego wrócimy później, ponieważ tutaj załatwimy tych tutaj dwóch bandytów. Jak widzicie, oni dosyć mocno mnie leją. Ale to może być dobra okazja, żeby pozbyć się Azireka i wrócić po Unknowna. I tak chyba zrobię. Bo Kanrebowi się dostaje. Albo się pozbędę Kanreba, albo Azireka. Nie. Zrobimy tak. Nie, nie mogę tak przestawić. Ok, muszę go na bok. Tego przestawię tu, a Azirek idzie do środka. Ok, jak widzicie, po 17-20 punktów dostaję. Także nie powinno dużo czasu to zająć. W międzyczasie weźmiemy cały miech, całą kasiorę. Napalniemy go raz, ale nie chcę uderzać za mocno, żeby go przypadkiem nie zabić. Okej. Dobra, Azirek nie żyje. Idealnie się złożyło. Także przełożymy wszystkie pieniądze. I spotkamy się chyba w kolejnej części, w której będę rekrutował Unknowna do mojej drużyny. Tak więc na razie, trzymajcie się. Cześć!